A prolog? Prolog dość ciekawy, uważam, że jest ciekawszy niż ten, który był na tarmaku. Oczywiście u nas to jest jazda o pietruszkę, bo nie jesteśmy wliczani w klasyfikację, także plan jest taki, żeby przejechać grzecznie ten odcinek, a jutro zacząć ściganie, bo odcinki, które zafundował nam organizator, są fenomenalne. Zarówno pierwszy, jak i drugi, także szkoda by było jutro nie wystartować do nich, nie zdobyć tych, przejechać tych cennych kilometrów. Przed nami z 214 numerem startowym Marcin Świder, Damian Stipek. Cieszynka słynie z odcinków, które są podbijające, wąskie, często zasypione. To jest coś, na to czekacie, czy wolicie bardziej takie laboratoryjne warunki na odcinkach? Znaczy to jest w sumie na co czekamy. No, odcinki są tak niesamowite w swojej konfiguracji. No, trasa jest kapitalna. Jeżdżę cały cykl Tarmaka, Tarmac Masters, i specyfikacja tych odcinków jest zupełnie inna. Także liczymy na dobrą zabawę. Dzisiaj chcemy przejechać to grzecznie, żeby po prostu jutro się rozkoszować jazdą. Życzymy w takim razie powodzenia. Mam nadzieję, że dobrze się odnajdziecie, że te odcinki też sporo was nauczą i wyjedziecie zadowoleni zarówno z wyniku, jak i z tego doświadczenia zdobytego tutaj na Śląsku Cieszyńskim. Na nożyku.
Cóż mogę powiedzieć, no rajd dla nas w sumie z jedną niespodzianką na pierwszym odcinku, liczonym oczywiście, bo pierwszy był odwołany. Byliśmy na jakieś 20 sekund poza drogą. Wróciliśmy, czas nie był najgorszy, dawał nam możliwość ataku, co zrobiłem, pogorszył się bardzo mocno warunek, co bardzo mi sprzyjało. I ja kocham jeździć w takich warunkach ogólnie. Cóż mogę powiedzieć, no zaatakowałem na pierwszym odcinku, odzyskałem, znaczy do Janusza Stebla 7 sekund i potem na tym następnym znowu dołożyliśmy 3 i prawdopodobnie wygraliśmy rajd i w klasyfikacji generalnej i w klasyfikacji i w klasie, także no zobaczymy jeszcze, wszystko się okaże na mecie. Czy rzeczywiście jesteśmy tymi wygranymi, czy nie. Chciałem Adasiowi Wypychowi przede wszystkim podziękować za to, że udostępnił mi swój seryjny silnik. Mogłem wystartować w tym rajdzie, jak i Damianowi Kostce, który mnie serwisuje. Jest naprawdę super gościem i wszystko jest zawsze tak jak trzeba. Damian Stipek, Honda Civic. I to już ostatnia załóg w Super Coyotesie. Ważne, że na mecie skończyli. Proszę. I chyba wygrana. No to też dobrze. Czas kończyć 44. Barburkę Cieszyńską. Jeszcze o godzinie 19 prowadzę zamkowym ceremonia rozdania nagród. Pucharów za wyniki osiągnięte w Mistrzostwach Śląska, jak również Super Coyote.